Dzień dobry Państwu. Za chwilę nastąpi parafowanie umowy koalicyjnej z udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. To nie był wyścig z czasem. Jak państwo wiecie, pan prezydent Duda postanowił uzyskać trochę czasu dla siebie, dla partii do tej pory rządzącej. Nie będziemy tego dzisiaj komentować, ale chciałbym w imieniu nas wszystkich wyraźnie podkreślić, że chociaż nie działaliśmy pod presją czasu, szybko i zgodnie doprowadziliśmy do zakończenia prac nad tym ważnym i zobowiązującym nas dokumentem. Rocznica niepodległości bardzo nas zobowiązuje. Pokazanie, że dla Polski można pracować zgodnie, szybko, w harmonii, przy różnicy poglądów, czasami różnicy interesów, wiadomo. Ale bardzo nam zależało na tym, żeby Polki i Polacy, którzy z taką nadzieją poszli głosować, żeby zobaczyli Wigilię Dnia Niepodległości, że sprawy idą w dobrą stronę. I że niezależnie od tego, jak długo jeszcze będziemy czekali na rozstrzygnięcia, które są dzisiaj w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę i za najbliższe lata. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo pozytywnej energii, bardzo dużo takiej fajnej, patriotycznej determinacji i mam za sobą wiele lat aktywności politycznej, publicznej. Nigdy nie doświadczyłem negocjacji, bo przecież to były też negocjacje, które były prowadzone z takim wzajemnym zaufaniem i takim pozytywnym podejściem, co jest bardzo dobrą wróżbą dla nas, ale przede wszystkim dla Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Szymon Hołownia, bardzo proszę. Pan premier zwrócił uwagę na kontekst tego dnia. Jesteśmy w przededniu 11 listopada. Wiecie państwo wszyscy z lekcji historii, jak podzielona była wtedy Polska, która odzyskiwała niepodległość. Przecież te stronnictwa były wszystkie od lewa do prawa, bardzo okopane na swoich pozycjach, przywiązane do swoich programów, do swoich wartości, a jednak się udało. A jednak udało się wznieść ponad podziałami i zbudować coś większego niż suma części, na którą składała się ówczesna polityka. Dzisiaj chcemy to powtórzyć. Chcemy przyjść do państwa i tak jak powiedział pan premier, zaproponować umowę, która jest umową, w której nikt z nas nie rezygnuje ze swojej własnej tożsamości. Ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie. Tworzymy nadzieję, tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany. Będziecie pewnie, czytając ten tekst, w mojej ocenie, chyba nie tylko mojej, po prostu dobry tekst, dający nadzieję, dający wreszcie oddech, dający perspektywę. Będziecie mieli może miejscami niedosyt, jakieś poczucie, że można było coś doprecyzować, powiedzieć bardziej. Od tego będzie sala sejmowa. Od tego będą posiedzenia Rady Ministrów. Od tego będą nasze dyskusje, które będziemy toczyć. Dzisiaj wytyczamy kierunek. Chcemy pokazać wszystkim, tak jak było to w 1918 roku i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana.
że ta zmiana, która dzisiaj w Polsce się dokona dzięki tej koalicji, będzie zmianą, która będzie bezpieczna dla każdego, niezależnie od tego, jak wierzy, na kogo głosował i co chce ze swoim życiem robić. Chcemy dać ludziom wolność, a nie robić rzeczy za nich. O tym jest ten tekst. I na koniec chcę powiedzieć jeszcze o jednym ważnym aspekcie. To jest pierwsza jawna umowa koalicyjna polskich rządów. Bardzo się z tego cieszymy, że ten postulat trzeciej drogi został tak dobrze przyjęty przez naszych partnerów. Zależało nam na tym, bo chcemy nie tylko zmiany jednej partii na drugą, ale chcemy po prostu nowej polityki. Takiej, w której politycy nie mają niczego do ukrycia przed ludźmi, którym chcą służyć. Dlatego kładziemy dzisiaj i tę część merytoryczną, program rządu na najbliższe 4 lata, drogowskazy, które sobie wytyczyliśmy, i część polityczną, która powie wam, jak podzieliliśmy się pracą. Bo to nie chodzi o stołki, a chodzi o podzielenie się pracą w tej grupie, w tej drużynie, w Prezydium Sejmu, w Prezydium Senatu, w Radzie Ministrów, jak podzieliliśmy się odpowiedzialnie pracą, żeby jak najlepiej Polkom i Polakom służyć. Będziecie mieli ten tekst do dyspozycji, będziecie mogli go ocenić, a ja mam nadzieję, że da on nam naprawdę dużo siły i nadziei na te nadchodzące dni. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą być premierami, bo zdaje się, że nie jest to grono jednoosobowe w Polsce, są tak zaawansowani w pracach nad budowaniem swoich koalicji. Serdecznie zapraszamy ich, żeby pokazali swoje umowy koalicyjne, żeby pokazali swoje porozumienia dotyczące podziału odpowiedzialności. My jesteśmy gotowi. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielce Szanowni Państwo, jeszcze raz chcemy wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom, wszystkim wyborcom, wszystkim tym, którzy oddali głos na nas, tym wszystkim, którzy poszli do wyboru. To jest pierwszy krok wypełnienia zobowiązania. Przez ostatnie tygodnie które minęły od dnia wyborów, słyszeliśmy wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, na spotkaniach, wszędzie, gdzie byliśmy. Dogadajcie się, nie pokłóćcie się, zawrzyjcie porozumienie, zawrzyjcie tą koalicję. Wierzymy w was mocno. To pierwsze zobowiązanie, które stawialiśmy przed sobą, które wam składaliśmy w kampanii wyborczej, idąc jako różne komitety wyborcze, dzisiaj realizujemy. Mamy plan, mamy program dla Polski, mamy pomysł na to, żeby Polskę zanieść naszym dzieciom lepszą, niż ją zastaliśmy. To jest nasze święte zobowiązanie, to jest nasza wielka determinacja, i tego dotrzymamy. To jest pierwszy krok, ale bez tego porozumienia, gdzie dużo więcej nas łączy, niż mogłoby nas podzielić, nie będzie kolejnych etapów. A kolejne etapy to jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny, to jest dobrobyt, to jest życie w najpiękniejszym kraju na świecie, w naszej ukochanej Rzeczpospolitej. To jest wszystko, co łączy, niezależnie skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, jakie mamy światopoglądy i poglądy. Wszystkiego nie da się zapisać do jednego mianownika, ale my stworzyliśmy bardzo szeroki, wspólny mianownik spraw, które chcemy załatwić, które chcemy zrealizować. One dotyczą i przedsiębiorców, i pracowników. Dotyczą i edukacji, i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet, dotyczą pomyślności rodziny, dotyczą wszystkich ambitnych celów, przed którym staje dzisiaj Polska. A my w imieniu waszym, nie w swoim, w imieniu naszych wyborców, ale dziś, od dziś, jako ci, którzy są w stanie stworzyć koalicję, w imieniu wszystkich Polaków, bo rząd nie odpowiada za swoich wyborców. Parlament nie odpowiada tylko i wyłącznie za tych, którzy na ciebie jako posła głosowali. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej ojczyzny i każdego z was. I każdy z was, każda Polka i każdy Polak może czuć się bezpiecznie. Uczyńmy wszystko, żeby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej, żeby te nasze ambicje, marzenia przeszły i stały się rzeczywistością. To marzenie o zwycięstwie ziściło się.
ono jest krokiem, który wy nam daliście, który wy postawiliście z wielką determinacją. Ale teraz przed nami wielka odpowiedzialność. Bierzemy tą odpowiedzialność, bierzemy pełną odpowiedzialność, współodpowiedzialność. Chcę podziękować wszystkim stronom umowy koalicyjnej, panu premierowi, panom przewodniczącym, wszystkim parlamentarzystom, wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu tej umowy koalicyjnej, naszym współpracownikom, naszym formacjom politycznym za ogromne też zaufanie i determinację. Chcę wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo to jest wielkie wyzwanie. Połączyć różne środowiska, nie uchybić żadnej wrażliwości. To, co pozostaje nieobjęte umową koalicyjną, pozostaje wrażliwością każdej z naszych formacji i będzie realizowane na ten sposób, jaka ta formacja będzie sobie przyjmować. A to, co jest wspólnotowe, to, co jest zawarte, będzie naszym wspólnym zobowiązaniem. Tego zobowiązania dochowamy. Jesteśmy z tego bardzo powodu dumni, że możemy stać tutaj dzisiaj wszyscy razem. Że jesteśmy zjednoczeni w działaniu, zjednoczeni w pójściu do przodu. W przeddzień Święta Niepodległości tym bardziej to zobowiązanie przyjmujemy z najwyższą powagą, z najwyższą odpowiedzialnością. Współprzewodniczący Nowej Lewicy, pan Włodzimierz Czarzasty. Proszę państwa, to jest ten moment, w którym trzeba wznieść się ponad podziały. To jest odpowiedzialny moment. Ta umowa to jest umowa bardzo szerokiego kompromisu. W kompromisie zwykle to jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To jest stworzenie perspektywy i zrealizowanie Polski, która będzie Polską tolerancyjną, Polską otwartą, Polską praworządną, Polską odpowiedzialną, Polską, która będzie miała swoje silne miejsce, na które zasługuje w ramach struktur Unii Europejskiej, poważnego gracza na arenie światowej. W związku z tym wchodzimy w ten kompromis jako Lewica. Uznajemy ten kompromis. Wiemy, że wiele rzeczy będzie trzeba w przyszłości określić precyzyjniej, ale wygraliśmy to wspólnie. Łączymy siły po to, żeby odmienić i sposób myślenia o Polsce, i sposób myślenia w Polsce. Chcę powiedzieć, że ta umowa koalicyjna, jeżeli chodzi o Lewicę, tak jak pewnie inne partie, będzie wymagała również akceptacji naszych władz statutowych, które zebraliśmy razem z moim przyjacielem Robertem Biedroniem na niedzielę. Chcę również powiedzieć, że mam osobiście wielką satysfakcję. Nie tylko o współpracy z fajnymi ludźmi, z panem premierem, z szefami innych partii. Mam satysfakcję taką i nikt tej satysfakcji tej kadencji Lewicy nie zabierze. Po 18 latach mamy szansę wdrażać części swojego programu. Nie wszystkie, bo kompromis jest kompromisem, ale po 18 latach w rządzie mamy szansę na to, żeby te marzenia, które były złożone wśród ludzi i wyznawane przez ludzi, tych, którzy na nas głosowali, się zrealizowały. My nie rezygnujemy z żadnego ze swoich postulatów programowych. Będziemy dalej walczyli o te wszystkie sprawy, które są dla nas najważniejsze, ale o tym, ponieważ jest nas dwóch, powie Robert Biedroń. Dziękuję ci, Włodku. Na pewno wszyscy czujemy, że to jest historyczny moment. Moment, na który czekaliśmy przez ostatnie 8 lat i dzisiaj czuć tą powagę chwili. Myślę też, że co ważne, dzisiaj wysyłamy ważny sygnał dla Europy i dla całego świata. Polska wraca na demokratyczną, praworządną, szanującą prawa człowieka mapę Europy i świata.
To nie tylko ważny sygnał dla Polek i Polaków, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, którzy czekali na tę wiadomość, że jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność nie tylko za Polskę, ale także przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość wszystkich demokratycznych struktur tworzonych przez wszystkich ludzi szanujących demokrację. To ważny sygnał zatem dla Europy i dla świata. Dla nas jako lewicy bardzo ważne jest, żebyśmy w tym wszystkim nie stracili wrażliwości, którą lewica będzie wnosiła do tej koalicji. Dlatego dziękuję zarówno panu premierowi, jak i kolegom przewodniczącym za to, że w tej umowie koalicyjnej podkreślamy rzeczy ważne dla zwykłego człowieka, rzeczy dotyczące sprawiedliwych wynagrodzeń w sferze budżetowej, kwestii dotyczących mieszkalnictwa, kwestii dotyczących sprawiedliwych emerytur, kwestii dotyczących także kwestii związanych z prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o prawach kobiet. To jest rzecz, która sprawiła między innymi, że dzisiaj tak wiele kobiet dało nam ten mandat zaufania. 11 milionów 600 tysięcy ludzi dzisiaj z nadzieją patrzy na nas, że my jako ta koalicja rozwiążemy także te sprawy, które dzisiaj w 2023 roku powinny być rozwiązane. To także kwestia realnego rozdziału państwa od Kościoła. To kwestia związana z równością. To są rzeczy, które znalazły się w tej koalicyjnej umowie i chciałbym kolegom podziękować za to. To nie były łatwe rozmowy, ale są to decyzje ważne dla milionów Polek i Polaków. I jako lewica chciałbym tutaj zadeklarować, że od pierwszego posiedzenia Sejmu będziemy razem z państwem. Będziemy składali projekty ustaw, na które się umówiliśmy i jako lewica, i w tej umowie koalicyjnej. I takim jednym z pierwszych projektów ustaw, który stworzymy, będzie ustawa dotycząca przerywania ciąży. To jest nasz obowiązek wobec milionów Polek, które powierzyły nam ten mandat, które dały nam zaufanie dotyczące tej koalicji, którą budujemy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak na was patrzę, to trochę przypominacie mi Avengersów z supermocami. Tak się podzieliliśmy, ale te supermoce teraz trzeba będzie wypróbować i aleluja i do przodu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo. Dziękuję. Mocne dziękuję pod adresem Senatu. Jest z nami pan marszałek Tomasz Grodzki. Nieprzypadkowo właśnie w tym miejscu ogłaszamy tę dobrą nowinę w przeddzień niepodległości. Przez ostatnie 4 lata, mimo bardzo przecież kruchej większości, Senat był ostoją polskiej demokracji. W jakimś sensie ta nadzieja, którą dzisiaj wieńczymy naszą decyzją, rodziła się w tych murach. Chciałem bardzo wszystkim podziękować i powiedzieć, że to jest też bardzo dobra prognoza na następne lata. Jeśli oni, mając jeden głos przewagi, utrzymali ten bastion demokracji przez 4 lata, to my dzisiaj możemy z całą pewnością obiecać wszystkim, że zgodnie, jako jedna mocna ekipa, będziemy prowadzili polskie sprawy przez całą kadencję, przez 4 lata. Na to się umówiliśmy i to jest pierwszy krok oczywiście, ale później znowu to będzie leżało wszystko w rękach polskich wyborców. Ale umówiliśmy się na 4 lata ciężkiej, dobrej, solidarnej pracy dla Polek i Polaków. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za to, że pomagaliście, przede wszystkim, że głosowaliście, że trzymaliście kciuki. A tym, którzy wątpią, nie są szczęśliwi z powodu rozstrzygnięcia wyborczego, możemy wszyscy dzisiaj też obiecać. Tworzymy polityczną wspólnotę na te 4 lata dla całej Polski, dla wszystkich Polek i Polaków, nie tylko dla naszych wyborców. I będziecie mogli nas z tego rozliczyć. Jesteśmy co do tego zdecydowani. Jesteśmy dla wszystkich, dla całej Polski. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam teraz liderów przyszłej koalicji rządzącej do podpisania umowy.
Czekaj, ja będę miał z prawej. Prawo nie. Trochę tam dodaliśmy. Wszystkie? Ja jeszcze bym poprosiła o wspólne zdjęcie na koniec, jeżeli panowie mogliby wstać. Jeszcze wspólne zdjęcie na koniec z umowami. Chwila dla fotoreporterów. Wszystkie wersje umowy są identyczne.